Druk nr 216 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 15 niższe opcje na rok 2013. W sprawie zmiany planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 15 niższe opcje na rok 2013. W planie finansowym wydatków Dzielnicy 15 niższe opcje na 2013 rok uchwalony uchwałą Rady Dzielnicy 15 niższej opcji z dnia 24 stycznia dokonuje się przeniesienia z działu 750 do działu 75022 z paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kwota 890 na zakup energii. Przeniesienie środków wynika z bieżącej analizy wydatków gminy, które są konsekwencją przedłużenia okresu źródłowego, a co za tym będzie zwiększone zużyciem energii. W związku z tym jeszcze Rada Dzielnicy 15 Miszczewice postępowała jak wyżej. Proszę o opinię Komisji Ekologicznej. Komisja Sportu. Nie opiniowała. Komisja Rewizyjna. Opiniowała jednogłośnie. Komisja Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury Komunalnej. Nie opiniowała. Kultury. Nie opiniowała. Edukacji. Nie opiniowała. Pomocy Społecznej. Nie opiniowała. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja jeszcze zdanie. Proszę Państwa, bo to jest konsekwencja zarządzenia prezydenta, tak jest napisane. 960, gdzie kazał prezydent zobowiązania, krótko prosto, z pierwszego kwartału zaliczyć, normalnie jako na cały rok rozliczyć, a ponieważ było większe zużycie w tym okresie, to potraktowane, gdyby każdy letni miesiąc takie samo miał zużycie, no to potraktowali w zobowiązaniach, że to jest takie zobowiązanie dzielnicy do budżetu. To będzie mniej, bo na jesieni będzie można pewnie odjąć to, co będzie mniej wydatek. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 216 w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 15 Miszczewice na rok 2013. Kto jest za? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pytam radną, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę nr 28/216/2013. Dziękuję bardzo.